Kamera poszła i akcja. To już? Cisza i akcja. Jesteśmy na planie filmu Zabójstwo na Istendzie i zapraszamy Was na pilotażowy odcinek serii wywiadów z osobami mającymi udział w powstawaniu tej produkcji. Jesteście poważni? Ale mnie teraz kaszel chwycił, nie wiem, czy będę w stanie cokolwiek powiedzieć. Gdzie mam patrzeć? Usiądź ktoś tutaj, żebym myślał, że z kimś rozmawiam. To jest pierwszy film od dawna, w którym nie muszę się z nikim całować. Bo mam nadzieję, że nie będziemy się Jacob całować. Za tydzień. Sobie przeczytam najpierw. Dobra, nie, próbę, akcja. Nie pijąc alkoholu z jakaś pijaka, no to się nie trzyma kupy, nie? To była taka fuzja dwóch zupełnie różnych światów. Niesamowite doświadczenie tej całej iluzji. Ta charakteryzacja by była najciekawsza i najtrudniejsza według mnie. Ale pytasz o ten konkretny film? Nie miałem problemu ze zrozumieniem postaci, którą sam chcąc nie chcąc stworzyłem. Do roboty niech się wezmą! No. Byłem osobą, która robiła swoje podmury. Kamizelka właśnie, super, no jak widać pasuje, cały czas w niej chodzę. Tak się poprawia źle zrobiony makijaż? Pojawił się i po prostu zagrał to, czego chcieliśmy. Ja mówię, to jest mój Herman. Tylko włosów się mu pozbędziemy, a był bardzo chętny do tego. Wiktoriański anturaż, ładnie nazwane. Ja nigdy wiatru nie ten. Spałem przy koksowniku. Później możemy ruszyć, że Herman. A dlaczego mi przypadła główna rola? No i tak źle wyjdzie, pewnie i tak tego nie wrzucicie, nie?